Cześć! Nie tak dawno robiłem dla Was test takiego kina domowego od Yamahy, które całe złożone było z bezprzewodowych urządzeń, soundbara, subwoofera oraz tylnych głośników. I dzisiaj właśnie korzystając z okazji, że mam jeszcze ten sprzęt u siebie, dokładnie te tylne głośniki, chciałbym o nich więcej opowiedzieć, bo nie są to tylko głośniki efektowe surround. Są to naprawdę uniwersalne jednostki, które potrafią dużo. A więc kilka minut na ich temat. Zapraszam Was do oglądania. MusicCast 20 to taki trochę niepozorny, bo prawie cały ukryty za metalową maskownicą jednak konkretny głośnik. Czuć jego wagę, 2,2 kg to jest naprawdę sporo. Poza tym wykonanie mówi nam o tym, że pochylono się tutaj jak najbardziej również nad jakością. Podstawa tutaj jest cała gumowana, więc będzie on naprawdę stabilnie stał na każdej powierzchni. Poza tym ta kratka, którą otoczony jest cały głośnik, ona jest naprawdę bardzo mocna i bardzo sztywna, nic się z tym nie dzieje. Na górze jest taki okrąg również z twardego, mocnego plastiku, lekko gumowanego, no a sam szczyt to jest fajne wykonanie na wysoki połysk, na którym znajdziemy całego touchpada z wszystkimi elementami sterującymi. Poza tym są również lampki sygnalizujące dane funkcje. Abstrahując jednak od wyglądu, można się zastanowić, czy taka nieduża konstrukcja potrafi dobrze zagrać. I powiem Wam, że spokojnie, potrafi. Jest tu upchnięty aż 40-watowy wzmacniacz. Nie wiem dokładnie, jakie są przetworniki, ale to wszystko gra nie dość, że dynamicznie, mocno, to jeszcze Yamaha potrafi to zrobić, żeby było wszystko czysto i dokładnie i precyzyjnie. A tak w ogóle to sami posłuchajcie. Moi drodzy, jeżeli ten jeden głośnik to jednak dla Was za mało, to nic prostszego. Możemy zabrać ten kwiatek i postawić drugi głośnik. Tak, nie ma żadnego problemu. Dwa głośniki będą wtedy grały razem jako system stereo. Nie będzie to powielanie dźwięku. Jeden będzie grał jako lewy, drugi jako prawy głośnik, a więc posłuchajmy tego. Lepiej? No chyba lepiej. Ale jeżeli to jeszcze jest mało, bo w końcu puszczam tę mocną, elektroniczną muzykę i z takich małych głośniczków ma to wszystko zagrać, no moim zdaniem może zagrać już fajnie, ale jeżeli Wam nadal jest mało, to zobaczcie to. Tak, to jest subwoofer. Subwoofer również z MusicCastem, czyli taki, który może zagrać razem z tymi głośnikami. A więc tworzymy sobie teraz nieduży, sieciowy zestaw dwóch głośników z subwooferem. Będzie ciekawie. Sami widzicie, jak łatwo z jednego prostego głośnika zrobiliśmy pełen mocny zestaw. Przydałoby się teraz trochę wyjaśnić i wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to wszystko działa. Oczywiście MusicCast 20, jak można się domyślić, jest głośnikiem sieciowym. Wystarczy podłączyć go do prądu i bezprzewodowo lub przewodowo do internetu, a będzie on już gotowy do pracy. Jednostką sterującą jest oczywiście dowolny tablet lub smartfon i zainstalowana na nim aplikacja MusicCast. To właśnie ona zarządza odtwarzaną muzyką oraz tym, w jaki sposób skonfigurowane są nasze głośniki. Możemy na przykład jeden taki głośnik postawić gdzieś w gabinecie, w sypialni, w kuchni i korzystać z niego po to, aby odtwarzać w tle na przykład radio internetowe lub jakąś muzykę z sieci. Jeżeli jednak boimy się, że taki jeden głośnik nam nie wystarczy, możemy dołączyć drugi zestaw i mieć klasyczny zestaw stereo, w którym jeden odpowiada za jeden kanał, drugi za drugi kanał, a nie grają dokładnie to samo. Wtedy wystarczy wejść w aplikację i ustawić, że oba grają razem. I to wszystko. Tak samo możemy zrobić z dodatkowym subwooferem. No i całe sterowanie odbywa się oczywiście za pomocą naszej domowej sieci i powiem Wam, że działa to i szybko, i sprawnie. A jakie funkcjonalności oferuje MusicCast 20? No właściwie wszystkie. Zawiedzeni mogą być tylko i wyłącznie tradycjonalni mieliście, bo wiadomo, że tu nie wciśniemy ani płyty CD, ani winyla, ale to jest chyba normalne. Poza tym, stosując taki głośnik na przykład w sypialni, jest tutaj wbudowany budzik. Wspomniane wcześniej radio internetowe oraz możliwość korzystania z serwisów streamingowych oczywiście jest. Te najpopularniejsze w Polsce, czyli Spotify i Tidal, również są. Poza tym Deezer czy na przykład Qobuz. Strumieniowanie muzyki po sieci oczywiście także jest. Możemy odpalać muzykę z naszego urządzenia Android, z dysku sieciowego lub przez AirPlay z urządzeń Apple. Poza tym oczywiście Bluetooth. A tu jest ciekawie, ponieważ od niedawna jest nowa funkcjonalność i mamy tutaj Bluetooth dwukierunkowy, czyli po pierwsze możemy na przykład z naszego smartfona wysłać muzykę do tych głośników i ich słuchać na głośnikach, ale poza tym słuchając na przykład czegoś na tych głośnikach, gdy dajmy na to jest ciemno i trzeba być cicho, możemy z tego głośnika wysłać muzykę na przykład na bezprzewodowe słuchawki, tak abyśmy w nocy mogli słuchać i nie budzić rodziny. Albo podłączyć do tego większe głośniki i zrobić imprezę. Też można. Pomysły należą do Was. A na koniec ważna informacja dla tych, którzy na przykład nie są koniecznie fanami sterowania za pomocą aplikacji. Mamy dwie inne ciekawe drogi sterowania tym sprzętem. Po pierwsze, jeżeli jesteśmy bardzo nowocześni i znamy chociaż trochę angielski, to bez problemu możemy się połączyć z Amazonem i możemy sterować to urządzenie za pomocą asystenta właśnie Amazona, czyli za pomocą Alexy. Naprawdę nie jest to trudne, wystarczy kilka angielskich zwrotów takich, żeby włączyć, wyłączyć, przełączyć radio internetowe, podgłosić lub przyciszyć. Przecież na co dzień właściwie tylko takich funkcji używamy. Jeżeli jednak jesteśmy tradycjonalistami i ani sterowanie przez aplikację nam nie odpowiada, ani sterowanie głosowe również, to mamy jeszcze ten górny panel, o którym powiedziałem na początku. I zobaczcie, co tutaj się znajduje. Są normalne przyciski, które mówią o włączeniu urządzenia, podgłoszeniu, przyciszeniu. Jest również znaczek budzika, czyli tutaj jest alarm. No i jest 1, 2, 3. Te 1, 2, 3, te przyciski są programowalne i możemy sobie ustawić na przykład nasze ulubione stacje internetowe. Możemy ustawić sobie na przykład naszą playlistę i wtedy, dajmy na to, wstając rano, przyciskając jedynkę, odpala nam się stacja radiowa, którą lubimy rano. Wieczorem wciskamy na przykład trójkę, no i mamy inną stację radiową, albo inny domownik używa swoich ustawień. I to jest naprawdę bardzo łatwe, bardzo proste i działa bez żadnego problemu. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę te głośniki. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie wideotesty i do następnego. Cześć!